jesteśmy na placu, głównym placu Marrakeszu. Jak to na przystało blogerów podróżniczych, nie wiem jak on się nazywa. Tak się nazywa. Nie ma, ale na. Jesteśmy na głównym placu Marrakeszu, pełno ludzi, mnóstwo się dzieje, nie da się przejść bez kupna zegarków, węży, małpek, jedzenia w każdym namiocie po drodze. I właśnie tak, to jest chyba najgorsze, że widzimy tutaj wyzysk, wytrenowane zwierzęta, małpki, kameleony, węże, no wszystko, zwierzęta uwiązane w małych klateczkach. Jaki by ten plac nie był, trzeba tu być, zobaczyć, poczuć, przejść się kilka razy, przeżyć. No, dla nas nie jest to najciekawsze miejsce na świecie, ale po prostu trzeba to zobaczyć, trzeba tu pobyć chwilę. Jeżeli macie dość hałasu panującego w Marrakeszu, możecie zajrzeć do Muzeum Dywanów. Zobaczcie, ile tu jest dywanów. Więc jeżeli ktoś preferuje sobie pooglądać piękne, tkane, dziergane w jakichkolwiek technikach dywany, fajne miejsce. No dobra, tak naprawdę to nie tylko dla dywanów tu przyszliśmy, chociaż tak naprawdę chyba to jest główne miejsce, żeby je zwiedzać. Ale przyszliśmy tutaj, aby zobaczyć ten piękny ogród. Jeżeli chcecie troszeczkę bardziej odpocząć od tłumów na głównym placu Marrakeszu, polecam wam też Palac Baia, którym już jest troszkę więcej turystów niż w poprzednim miejscu, w którym byliśmy, ale jest to również cicho, spokojnie i całkiem sympatycznie. I zobaczcie, jak jest pięknie zielono. Tego nam brakowało, żeby odpocząć trochę od tego smrodu skuterków, które swoją drogą są tuż przed wejściem. Gdzie jesteśmy? Wadi Pas, czyli Pałacu Wadi. I co to jest do zobaczenia? No niestety, nie jesteśmy w stanie nic więcej się dowiedzieć ponad to, co przeczytaliśmy wcześniej w przewodniku, ponieważ wszystko jest albo po arabsku, albo po francusku napisane. Albo po hebrajsku.